Państwo, chciałbym bardzo serdecznie powitać w 2013 roku na SMS Cup wszystkie drużyny. Przede wszystkim pierwszą drużynę Widok Skierniewice. Proszę o brawa, trener Artur Osadowski, kapitan Eryk Zieliński. Drużynę GKS Katowice z trenerem Sebastianem Świat i kapitanem Klaudiuszem Sobek. Szkoła futbolu Wilanów. Trener Piotr Kwiecień, kapitan Piotr Iklaczewski. Drużyna z Torunia. Trener Miłosz Materna, kapitan Mieszko Materna. GKS Bełchatów, trener Radosław Drogosz i kapitan Kacper Cinkowski. MKS Żory, trener Paweł Rybica, kapitan Kacper Noworyta. Widzę Łódź z trenerami Krzysztofem Ławniczakiem, Arturem Ważnym i kapitanem Hubertem Karpińskim. Apel Oleśnica z trenerem Arkadiuszem Grawakiem i kapitanem Kamilem Brugler. Zagłębie Sosnowiec, trener Paweł Gaśnik i zawodnik, który jest kapitanem, to Kacper Wyszogrodzki. Legia Warszawa z trenerem Łukaszem Wilkiem i kapitanem Kamilem Matazianem. Natomiast Tomaszów Matowiec, trener Marcin Kuski, Michał Mikołajczyk jako kapitan. Lider Smarze, trener Łukasz Kuchnyk i drugi trener Arkadiusz Jasecki, Uczak, Bartek i kapitanem. Łódzki Klub Sportowy, trener Jarosław Dziedzic i Oliwier Wyszkowski jako kapitan. Polonia Bydgoszcz, trener Robert Krysowski i kapitan Norbert Rutkowski. Witamy z Związki. MCB Szkoła Warszawia, czyli Barcelona. Dawid Gryjowski, Rafał Gębarski to trenerzy, a kapitanem jest Franciszek Polowiec. Warta Poznań. Trenerami Arturem Papierowskim i Rafałem Witkowskim. Kapitanem jest Krzysztof Mąkowski. Milan Soberstwu trenerami Ewą Wyparło i Dariuszem Barkowskim, a kapitanem jest Michał Wyparło. RC Akademii Wrocław z trenerem Damianem Chojką i kapitanem Radosławem Schneiderem. Raków Częstochowa, trener Tomasz Sobczak i kapitan Jakub Mądrzyk. Radomiak Radom, Łubratek Robert jako trener i Leśniowski Bartosz jako kapitan. PKS Rudni, Piotr Żurowicz, trener i Paweł Figura, kapitan. I teraz drużyna, która jest mi bliska sercu, ponieważ mieszkam w Snazerowie. Nie KS Ksawelu z Krzysztofem Szczepańczykiem i Adamem Erykiem jako kapitanem. Polonia Warszawa z trenerem Drugiem Mateuszem i kapitanem Adriamem Bielką. Witam serdecznie Was. Panowie dzieciaki, przyszli piłkarze. Powiem Wam, że się zacząłem tak martwić, bo jak 4 lata temu było otwarcie na sztucznej nawierzchni, to tylko kawałeczek był zajęty, a teraz mamy główne boisko, już połowa, to będzie w przyszłym roku, ból głowy. Ale na pewno sobie poradzimy. Mamy wspaniałych rodziców, którzy na pewno to wszystko ładnie poukładają. Trudniej Łódź SMS Cup. Wszedł już naprawdę
historię tego obiektu, Łodzi. Chcemy, żeby się rozwijał, żeby co rok ten rocznik prezentował jak najlepsze umiejętności i żeby jak najwięcej było klubu. Będziemy śledzić Wasz rozwój poprzez ten turniej, na który mam nadzieję będziecie co rok przyjeżdżać. Bardzo serdecznie w tym miejscu chciałbym podziękować wszystkim rodzicom rocznika 2003 i młodszym za to wszystko, co robicie, bo bez Was tych turniejów na pewno by nie było. Jeszcze raz gorąco dziękuję wszystkim rodzicom, którzy zjechali za swoimi pociechami, przywieźli ich tu, żeby mogli się dobrze bawić, również dziękuję. Turniej Łódź SMS Cup uważam za otwarty. Dziękujemy. We'll be right back.
Ja trenuję już 8 lat, od 2005 roku. Na pewno trzeba poświęcić dużo czasu i dużo energii. I trzeba mieć dużo cierpliwości, żeby wytrenować sobie takie umiejętności. Myślę, że po kilku latach już można dojść do naprawdę dobrego poziomu. I bardzo polecam trening właśnie takich trików, ponieważ nie potrzebujemy do tego dużo specjalnie jakiejś, nie wiem, przestrzeni. Wystarczy piłka i jakieś trampki i można trenować. Tak, ja grałem w piłkę tak do 15 roku życia. Potem jakoś się przestawiłem właśnie na ten sport. Od czasu do czasu jeszcze rekreacyjnie sobie gram, lubię pograć w piłkę. No mówią niektórzy, że to nie przydaje się na boisku. Na pewno nie jest to, to są zupełnie inne sporty, ale no mają wspólnego to, że wykonujemy te triki i jednak trochę się to wywodzi z piłki nożnej też. No ale jednak freestylerzy głównie nie grają w piłkę, tylko trenują triki piłkarskie takie. Bardzo dobre wrażenia, no fajna pogoda, duże, ładne boiska są. Pierwszy raz tutaj jestem i naprawdę bardzo fajne wrażenia, także mam nadzieję, że jeszcze kiedyś tutaj będę miał okazję przyjechać. Turniej bardzo dobrze zorganizowany, dużo fajnych drużyn, także na pewno dużo z takiego turnieju wyniesiemy, także jesteśmy bardzo zadowoleni, że udało nam się na tak prestiżowy turniej dostać. Po tych wielu latach jako piłkarz, Mistrzostwo Polski, wiele sukcesów, wiele meczów w Ekstraklasie, co by pan doradził tym młodym chłopakom, żeby podnosili swoje umiejętności? No tu jest jedna recepta tylko na to, żeby być jak najlepszym piłkarzem, to jest praca na treningach. Tutaj od wielu, wielu lat, od samego początku, jak piłka powstała, nic się nie zmieniło. Jeśli będziesz systematycznie pracował i będziesz się przykładał do treningów, to prędzej czy później jakiś określony poziom osiągniesz. Także na pewno nic w piłce nożnej nie przychodzi za darmo. Wszystko trzeba ciężką pracą okupić i ci młodzi zawodnicy, widać po ich zaangażowaniu w tym turnieju, że myślę, że w przyszłości nawet nasza reprezentacja powinna mieć dużo pociechy z nich. Łatwiej takim młodym piłkarzom w polu, czy jednak bramkarzom? Panu bliżsi na pewno sercu są bramkarze. No to trudno powiedzieć, wie pan, to jest, pozycja bramkarska to specyficzna, także na pewno jest tu paru fajnych chłopaków na tej pozycji, którzy się bardzo dobrze prezentują. Reszta też nie jest
nie jest zła, także na pewno jest też na tej pozycji tutaj w czym wybierać. Czy jest szansa, że na kolejną edycję przyjedzie już ta nie tylko filia AC Milan, ale również drużyna AC Milan? Czy w ogóle będzie pan prowadził jakieś takie rozmowy? Bo tutaj z tego co wiem, organizatorzy chcą, żeby przyszłoroczna edycja była już międzynarodowa. Jakie są szanse? No to trzeba zapytać organizatora po prostu, czy będzie chciał skorzystać z naszych kontaktów z Milanem i próbować zaprosić. Także my jesteśmy do dyspozycji, jeśli tylko organizator wyrazi taką chęć, to bardzo chętnie skontaktujemy z placówką Mediolanie i jeśli tylko będą mieli termin i będą chcieli skorzystać, to mam jak najbardziej. Kolejny raz jesteście już tutaj w Łodzi na turnieju organizowanym przez SMS. Jak by pan ocenił te turnieje, rozwój tych turniejów? No z roku na rok jest coraz bardziej prestiżowa impreza, coraz więcej zespołów. My jesteśmy trzeci raz. Właściwie od pierwszej edycji przyjeżdżamy do Łodzi. No i muszę powiedzieć, że rzeczywiście jest to coraz bardziej prestiżowy turniej. W tej chwili śmiem twierdzić, że najlepszy w Polsce. Ponieważ jest rozgrywane zakończenie sezonu, więc można powiedzieć, że jest to taka próba generalna po całym cyklu szkoleniowym, po całym roku, kto się czego nauczył, jak się rozwinęły poszczególne drużyny, poszczególni zawodnicy. No i miło się spotkać z drużynami, z którymi rzadko mamy okazję grać mecze i na takim wysokim poziomie rozegrać przez dwa dni kilkanaście spotkań. Na początku było to kilkanaście drużyn, w tym roku jest 30, no ale organizacja chyba nie zawodzi. Nie, wszystko jest perfekcyjnie, począwszy od noclegów, które są zorganizowane przez organizatora poprzez terminarz rozgrywek. Bardzo fajny system jest grania meczy, to, że drużyny przechodzą przez poszczególne grupy, awansują. Dopiero potem mecze decydują, co jest dalej tak naprawdę i myślę, że to jest taki sprawiedliwy system. No i wszystko idzie zgodnie z planem, mamy rozpiskę rozpisaną, trzymamy się wszystkich godzin, także myślę, że mimo pogody, która jest dosyć wyczerpująca, to dosyć idzie sprawnie, szybko i można jakoś spokojnie znaleźć chwilę, żeby usiąść w cieniu i znaleźć jakby czas na to, żeby po czym zagrać mecz. Kolejna edycja, prawda? I jakieś już przyjaźnie się zawiązują? No my znamy tutaj te drużyny, bo tak jak mówię, od czasu do czasu jeździmy po Polsce. Jest taka czołówka zespołów, które rzeczywiście się gdzieś tam liczą. Myślę, że to, że jesteśmy w tej pierwszej szóstce też nie jest przypadkiem, bo na większości turniejów ogólnokrajowych wypadamy gdzieś tam w pierwszej, powiedzmy, szóstce, pierwszej piątce. Zdarzało nam się bywać również na podium tak dużych, prestiżowych imprez. Część zespołów znamy, bo zapraszamy też na turnieje, które organizujemy u siebie. Kilka zespołów jest z Warszawy, więc też jakby mamy tutaj miejsce, ale myślę, że najcenniejsze są te przyjaźnie właśnie z bardziej odległych miejsc, gdzie jest okazja wymienić poglądy szkoleniowe między trenerami, popatrzeć na chłopców, których często nie widzimy rzeczywiście pół roku czy rok, bo to tak jak mówię, no nie wszyscy wszędzie jeżdżą, to jest kwestia jakichś tam finansowych możliwości. Jest kilka turniejów, na pewno taki turniej warto przyjechać i myślę, że wszystkie zespoły w ten sposób tutaj, które są, podchodzą, że na ten turniej warto przeznaczyć pewien budżet i się tu pokazać. Oczywiście też konkurencja jest na tyle duża, że nie wszystkie zespoły miały szansę tutaj przyjechać, także tym bardziej się cieszymy, że jesteśmy w gronie tych wyróżnionych zespołów. Jesteśmy z kibicami. Targówka, GKP Targówek Warszawa. Jak wam się turniej podoba? No, organizacja jest bardzo świetna, atmosfera jest bardzo super, pogoda nam dopisuje. Kolega nawet z połamaną nogą ze śrubami, ale występuje. Jesteśmy bojowo nastawieni. Świetna organizacja, gratulacje dla organizatorów. Specjalnie dla Łodzi. GKP Targówek Warszawa! GKP Targówek Warszawa! Czy jesteście jeszcze obrońcami tytułu, chociaż już wiemy, że tego tytułu nie obronicie. Co się stało, że rok temu wygraliście, dzisiaj tylko ta druga grupa, czyli grupa europejska? Myślę, że troszeczkę zabrało koncentracji, nie wiem, co mam nadzieję, że wydolności, mi się tak wydaje. Ponieważ tydzień temu turniej mieliśmy, to troszeczkę inaczej ta forma wyglądała. Tutaj nie wiem, co się stało, tak naprawdę ciężko mi trochę odpowiedzieć na to pytanie. No ale będę to na pewno analizował i mam nadzieję, że w przyszłości uda mi się temu zapobiec. A jakby pan ocenił poziom tych turniejów tego zeszłorocznego, tegorocznego, on chyba idzie w górę. Mamy tak, oczywiście, to bardzo dużo idzie w górę. Zauważ, można zobaczyć Barcelonę, Lech, super postępy. Miałem przyjemność zagrać z nimi rok temu. Rzeczywiście pozrobili bardzo duże postępy, więc poziom na pewno idzie w górę. Mam nadzieję, że będzie z roku na rok jeszcze bardziej. Organizacyjnie, jak byście ocenili organizację? Super, jak na razie, bo uważam, że jeden z najlepszych turniejów, jakie są organizowane w Polsce. Byle więcej takich turniejów. I dla przyjemności, dla poziomu piłki nożnej, dla dzieci. To jest super pomysł.
No wy tu już jesteście, można powiedzieć, bardzo doświadczeni na turnieju na SMS-ie. Czwarta edycja turnieju, no i po raz czwarty. Dokładnie, po raz czwarty jesteśmy. Turniej zorganizowany naprawdę świetnie, można powiedzieć, z roku na rok coraz lepiej, coraz więcej drużyn, super zabawa dla chłopaków. Pod względem sportowym również widać, że wszystkie zespoły z roku na rok no, stają się zespołami coraz lepszymi. Te same twarze, które tutaj przyjeżdżałem co rok, widać, że zawodnicy no, rosną i to wszystko, co się tutaj dzieje, idzie w odpowiednim kierunku. Mamy już Barcelonę, Milan, co prawda tylko te na razie polskie, ale mówi się, że przyszłoroczny turniej może być już międzynarodowy. No ja rozmawiałem z organizatorem tego turnieju i również obiecywał mi, że w przyszłym roku postara się zaprosić drużyny zagraniczne, ponieważ tak moim zdaniem powinniśmy się właśnie mierzyć z drużynami z zagranicy, żeby zobaczyć, gdzie my tak naprawdę jesteśmy. No bo na razie gramy, tak można powiedzieć, na swoim podwórku. Tak naprawdę między sobą to my się już znamy jak łyse konie te drużyny. Ci chłopcy tak naprawdę znają się, jakby razem do klasy chodzili. Natomiast chcielibyśmy sprawdzić, czy to nasze szkolenie, które teraz podobno jest na zdecydowanie lepszym poziomie niż parę lat temu, czy to faktycznie w porównaniu do Europy wygląda tak różowo. FC Barcelona na turnieju w Łodzi, no to już jest powiew międzynarodowości, ale na razie tylko i aż filia polska. Tak, nie jesteśmy tutaj sami, jest jeszcze AC Milan. Z tego co widziałem, byli z nami w grupie. Tak, zdecydowaliśmy się na ten turniej ze względu na wysoki poziom, na dobrą organizację, sporo drużyn. No, próbujemy zaprezentować się z jak najlepszej strony. W porównaniu do innych turniejów, na jakie jeździcie, jakbyście właśnie ocenili samą organizację, no 30 drużyn to już jest dużo. Braliśmy udział w kilku turniejach, organizacyjnie, no czołówka, naprawdę bardzo dobrze to wygląda. Mnóstwo roboty was to kosztowało jako organizatora i to widać, ale jest wszystko na najwyższym poziomie. Jesteśmy bardzo zadowoleni. Dużo emocji, mimo że to tylko i aż rozgrywki 10-latków, ale emocji dużo. Mimo wszystko chyba jednak liczy się dobra zabawa. Jak to jest u was w szkółce? Tak, przede wszystkim kładziemy nacisk na wychowanie i dobrą zabawę, prawda? Chłopcy muszą czerpać radość z tego, co robią i wtedy efekty będą na pewno zdecydowanie lepsze. No właśnie. Chłopcy są z nami. Czy faktycznie czerpiecie radość z gry? Tak, czerpiemy. Jak wam się podoba tutaj na turnieju w Łodzi? Jest bardzo fajnie. Dobrze wam się gra? Tak. Z kim wam się grało najtrudniej, z kim najłatwiej? Najłatwiej z Lechem Poznań. Najłatwiej grało się nam z Żorami, a najtrudniej grało nam się z Lechem Poznań. I od ilu lat już trenujecie? Ja od 5. Różnie, ale chodzi o Barcelonę czy ogólnie? Ogólnie. Ogólnie niektórzy od 5 lat. No a gra tutaj z tym herbem Barcelony na koszulkach, czym dla was jest? Jak to traktujecie, że możecie grać jako FC Barcelona? No nie wiem, no tak. To jest zaszczyt grać w Barcelonie. Turniej na SMS-ie. Mieliście blisko, można powiedzieć po sąsiedzku, tutaj kilka spotkań derbowych. Jak się wam gra tutaj w Łodzi? Może zacznę od tego, że rzeczywiście turniej super zorganizowany. Jesteśmy tu już po raz drugi, w zeszłym roku po raz pierwszy braliśmy udział. Byliśmy też bardzo zadowoleni, zespoły z całej Polski. W tym roku powtórzyło się, udało się tutaj działaczom SMS-u ściągnąć i Legię, i Widzew, i po raz pierwszy w życiu widziałem też tą Barcelonę słynną warszawską, która rzeczywiście, jej gra akurat w spotkaniu z nami zrobiła na mnie nawet spore wrażenie. A co do samego turnieju i naszej tu postawy, ogólnie jestem raczej zadowolony, chociaż przy większym szczęściu i może nawet nie tyle szczęściu, co przy lepszej skuteczności wczoraj. Myślę, że dzisiaj śmiało byśmy mogli grać w tej pierwszej szóstce, ale niestety no, wyszło jak wyszło. W piłce nożnej nie gra się na przewagi, tylko na strzelone bramki. Nam wczoraj to nie za bardzo wychodziło i dzisiaj gramy niestety tylko w tej pierwszej lidze. Jak pan mówił, Barcelona w tym roku, panu się ta gra podobała. A jak z innymi drużynami? Bo wydaje się, że ten poziom jednak z roku na rok jest coraz wyższy. Daj Boże, bo wiele się mówi o tym, że trzeba postawić na szkolenie młodzieży w całej Polsce, że pobudowane są te orliki, chociaż sami panowie wiecie, że z tymi orlikami, jak tak rzeczywiście po południu się zerknie, kto tam gra, to może nie do końca to jest ta młodzież i te nasze dzieci. Myślę, że to powinno być jakoś
bardziej kontrolowane pod względem być może, że ci, którzy trenują, a nie powinni, może powinni zacząć trenować od godziny 20, a do 20 tylko i wyłącznie dzieci i młodzież powinny tam uczestniczyć w jakichś grach i zabawach. Jeżeli chodzi o poziom, myślę, że tak, bo jeżeli tutaj byłem tam na tej pierwszej grupie też, czyli tej teoretycznie najmocniejszej, jest tam rzeczywiście i Raków Częstochowa, i ta Barcelona, i Lech Poznań, które rzeczywiście poziom na tą chwilę, myślę, że to jest trójka akurat najlepszych drużyn biorących udział w tym turnieju, ale oglądałem też w wolnych chwilach te pozostałe grupy i myślę, że tak jak pan powiedział, poziom jest naprawdę wyrównany, nie ma jakichś słabych uszy, którzy rzeczywiście odstają. Jakby pan ocenił organizację tej imprezy? Znaczy, my jesteśmy zadowoleni, fajnie, że jest tyle zespołów, wszystko elegancko i tak jak należy poukładane, sprawnie wszystko przebiega. Jeżeli chodzi o stronę organizacyjną, nie możemy tutaj nic zarzucić. Dla was, podobnie jak dla UKS-u, nawet GKS-u Bełchatów, to też szczególny turniej, no bo można powiedzieć, tu u siebie niemal w domu, tak, na łódzkiej ziemi. No tak, no na pewno. Chcielibyśmy tutaj udowodnić, że to my tutaj rządzimy, no ale wiadomo, jak to jest, nie zawsze się udaje. Ale cóż, no walczymy. Dzisiaj się nie udało, może w przyszłym roku będzie lepiej, tak? Ja mówię tutaj na temat swojego zespołu, nie wiem jak tam pozostałe zespoły. ŁKS wiem, że był z nami, tak więc też myślę, że liczyli na więcej. Ogólnie poziom całych rozgrywek, no w Lidze Mistrzów mecze podobno są pasjonujące. A ja myślę, że poziom jest fajny i jedno co jest takie fajne i budujące i może nie każdy to też zauważył, że wszyscy zapatrujemy się na Barcelonę, patrzymy, że ta szkoła, to szkolenie w Hiszpanii jest najlepsze, ale tu okazuje się, że jednak Lech Poznań w meczu, w konfrontacji bezpośredniej okazał się lepszy, pokonał bodajże 3-1. Czyli ja myślę, że z tym naszym szkoleniem nie jest tak najgorzej, jak wszyscy mówią. Może gdzieś tam później jest jakiś kłopot, ale fajnie, że mamy zdolne dzieci, coś się dzieje. I ja mówię, oby jak najwięcej zespołów przyjeżdżało. Naprawdę, dla nas jest to jeszcze dodatkowy atut, to jest to, że jest tutaj u nas w Łodzi, nie musimy nigdzie jeździć. Jak się grało w Łodzi, nie w Poznaniu tym razem? W Łodzi się grało bardzo fajnie, muszę powiedzieć, że bardzo fajny turniej, dwudniowy, dużo grania. Fakt, że mecze były bardzo męczące, bo cały czas przy takim słońcu to jest ciężko biegać, poczuję dzieciakom, ale sądzę, że i zawodnicy Lecha, jak i Warty dali ladę. Ja też uważam, że bardzo fajny turniej, dobra organizacja, przede wszystkim dużo grania dla chłopaków, dość silne zespoły. Na końcu już, tak jak kolega powiedział, zmęczenie było po prostu potworne dla nich. Niestety jest taka pogoda, jaka jest, także... No ale chłopcy dali radę w zasadzie, więc jestem zadowolony z tego, jak to wszystko się tu odbyło. Jakby panowie ocenili poziom całych zawodów, no bo ten chyba z roku na rok jest coraz wyższy i w tym roku faktycznie było tego grania na wysokim poziomie dużo. Dokładnie, z moim zdaniem to w sumie jestem już trzeci raz na tym turnieju i z roku na rok jest coraz ciekawiej, coraz więcej zespołów, coraz większe boiska, są chłopcy coraz starsi, no i nic tylko czekać w przyszłym roku. Ja też uważam, że turniej jest bardzo silny, tak patrząc na polskie realia, to naprawdę jeden z silniejszych turniejów w naszym kraju. Turniej SMS Łódź SMS Cup 2013, no już za nami tak naprawdę, pozostało rozdanie nagród, poziom był wysoki. Pani też organizuje turnieje Skrzydlewska Cup, też dla dzieci w podobnym wieku, ale dla szkół podstawowych. Wydaje się, że jednak ten turniej trochę rangą jest jednak większy, bo tu przyjeżdżają drużyny. Oj, no tak, na pewno. No tutaj na pewno mamy wyższy poziom, tak, ponieważ mamy drużyny, mamy chłopców, którzy na co dzień trenują i grają w piłkę nożną. No i w przyszłości myślę, że większość z nich marzy o tym, żeby zostać zawodowymi piłkarzami. Natomiast w moim turnieju mamy przede wszystkim amatorów, tak? Tak, żeby to była również zabawa, a nie tylko taki pełen profesjonalizm, taka pełna rywalizacja, ale przede wszystkim stawiamy na zabawę i na oderwanie dzieci z przed komputerów, tak, żeby ciągle nie siedziały tylko przed komputerem i nie grzebały w internecie, tylko również, żeby troszeczkę spędziły czasu na świeżym powietrzu. I myślę, że nam się to udaje, bo w pierwszej edycji mieliśmy 80 drużyn, teraz tej drugiej, która właśnie się zakończyła 21 czerwca, ponad 120 drużyn. Ja mam nadzieję, że w przyszłym roku może będzie ponad 200, na to głęboko liczę. Tutaj, no niby ja, tylko ja, aż 30, ale za to bardzo, bardzo znane CWKS Legia Warszawa, Widzew, ŁKS, tu łódzkie, no i przede wszystkim teraz w tym roku już Barcelona, Milan także. Turniej staje się już takim międzynarodowym powoli, choć to jeszcze te polskie odpowiedniki tych szkółek, ale w przyszłym roku jest planowane już prawdziwe
zagraniczne drużyny. No i pani jako europoseł może by jakoś tutaj mogła pomóc. Tak, ja jestem już po rozmowach tutaj z organizatorami i z rodzicami i zrobię wszystko, żeby rzeczywiście w przyszłym roku ten turniej odbył się, tak jak ma to miejsce w tym roku, ale przede wszystkim, żeby gościł więcej drużyn zagranicznych, czyli żebyśmy jeszcze mogli podnieść rangę tego wydarzenia. I myślę, że jest to do zrealizowania, ponieważ jest ogromna determinacja i zaangażowanie rodziców. I także organizatorów. No tutaj gdyby nie rodzice i ci wspaniali organizatorzy, to pewnie byśmy się dzisiaj tutaj na SMS-ie nie mogli spotkać, więc należą mi się ogromne brawa, więc ja również postaram się zrobić na tyle, na ile będę w stanie i mam nadzieję, że w przyszłym roku będziemy mieli wspaniałą edycję z ogromną ilością międzynarodowych drużyn, tak żeby rzeczywiście ci chłopcy mieli szansę pograć z najlepszymi. No to cóż, pucharów mamy bardzo dużo, medali mamy jeszcze więcej. Do rozdania trochę czasu na pewno będzie trzeba. Pani też jakiś puchar przygotowała? Tak, ode mnie też będzie wręczony puchar i mam nadzieję, że zwycięzca, którego otrzyma, będzie równie szczęśliwy jak ja, że będę miała okazję mu go wręczać, bo kto wie, może to będzie w przyszłości jeden z najlepszych piłkarzy na świecie, więc będę miała przynajmniej miłą pamiątkę. Tego życzymy i miejmy nadzieję, że za rok będzie pani już mogła wręczać puchary zawodnikom z prawdziwego Realu Barcelony. Oj, marzę o tym i mam nadzieję, że uda się to marzenie zrealizować. Dobrze, to jesteśmy drużyną domową, SMS-y. Chłopaki, jesteście tutaj trzy drużyny z nami. Zacznijmy może od tego, jak wam się grało na tych własnych boiskach po raz kolejny w tym turnieju. No, dla nas to nie było zbyt łatwy turniej, ale nie powiem też, że trudny. No bo było tak, że przegrywaliśmy, a potem był remis i zaczęliśmy wygrywać. Sponsorem głównym dzisiejszego. Jak wam się podobała atmosfera tutaj na tych boiskach? Jak doping kibiców na was wpływał? Atmosfera była bardzo spokojna, ale taka szybko, że szybko graliśmy mecz po meczu, no nie po 20 minutach. Mieliśmy czas na zjedzenie i na przykład jak mieliśmy godzinę przerwy, to tam nie nudziliśmy się, bo szliśmy do takiego busu, co się bawimy tam. No i fajnie jest. Trzy, cztery. Nieważny jest wynik, ważna jest gra, liczy się zabawa na 100. Ej! Raz. SMS zatrzęsie się Polską. SMS to jest nasza siła. SMS wykrzycz to głośno. SMS najwyższa liga. Jest takie miejsce, Urczo, tutaj na Milionowej, gdzie co dzień sobie w szkole mając z siebie ogień, albowiem wiedzą, że ciężka praca efekty daje, ziomek. Na słabych brak tu miejsca, jak nie wierzysz, to się dowiedz. A byli już tacy, co to wszystkich zniszczą, ale to nie jest PlayStation, tylko to jest boisko, nawet blisko. Nie będą nigdy SMS-u, to inny level jak Kazik Górski, spory nie mają sensu. Bez stresu, czy to siatkę, kosz, tu piłka nożna. Ci ostatni trafiają w Weber, jakby bramkę, sorka, znacie, zamień kolejność. Słabiej polegną, poćwiczyć i konkurować ty z nimi lub ze mną. Więc nie marnuj czasu, zawczasu się zorientuj. Codziennie ciężko pracuj, nie zaprzepaść talentu. Biało-niebieskie barwy, w drodze po ligę mistrzów. Do boja SMS, triumf ostatnich mistrzów. SMS, zatrzymaj się Polską. SMS, to jest nasza siła. SMS, wykrzyć to głośno. SMS, najwyższa liga. SMS, zatrzymaj się Polską. SMS, to jest nasza siła. SMS, wykrzyć to głośno. SMS, najwyższa liga. Miejsce Polska, Łódź, Śródmieście, sport ma tu swe miejsce. Zostań tu lub siedź na rezerwie i wietrze. Kiedy SMS na murawy wbiegnie, to pewno, że spotkanie będzie ciężkie. Jest nieistotne, czy kopisz piłkę, czy trzymasz ją w ręce. Odbijasz lub nie, musisz się mieć za zwycięzcę, bo to nic innego niż szkolnictwa sportowego kolego. Jeśli masz jakiś cel, to dąż do niego, co masz im droga prosta. Tak jak to, że piłka jest okrągła, bramki są dwie i nie masz nie stres, ani to, że czas goni, bo jak mówił Górski, albo my wygramy, albo oni. Powoli do celu przez pot i treningi, biało-niebieskim odzieniu. UKS Dream Team! Żeby pokazać wszystkim, jaką siłę ma pasja. SMS, zacznij
trzęsie Polską. SFS to jest nasza siła. SFS, tu krzyczno głośno. SFS, najwyższa liga. SFS, na trzęsie Polską. SFS to jest nasza siła. SFS, tu krzyczno głośno. SFS, najwyższa liga. Ciężka i dla was bez prądu polecam kapela, zróbcie w hazardem, bo to nie jest teatr. Tak, ludzki zwyczaj, żeby tutaj dawać te teksty na bitach. Szybszy zwyczaj, to wbija się w głowę i słyszy potem nic, tylko ten jest frontem. Jestem kotem, samozwańcem i na czymś grobie. To ja ziomuś, nigdy nie tańczę. Umiesz liczyć, policz palce. Dla was mam dwa, dla reszty sam wiesz. Ej, jest nas dwóch, patrz bezpiecznie. My mamy progres, kiedy inni kompleksy. Jeśli tak gra, to w jedną stronę bilet. Tu chcę go mieć, bo to wypruwam ślinę, to tyle.
nami zwycięzcy Łódź SMS Cup 2013. Drużyna? Raków Częstochowa. Raków Częstochowa. Trenerze, prosimy o przedstawienie się. Tomasz Sobczak, Akademia Piłki Nożnej Raków Częstochowa. Wygraliście w bardzo prestiżowym turnieju. Tutaj dochodzą głosy, że najlepsze w Polsce, jeśli chodzi o takie turnieje. Jak się czujesz? Ja się czuję świetnie. Chłopaki chyba też. Też! Jak wam się grało? Dobrze. No z Barceloną było najciężej. Dlaczego? Grali Messi, nie znam. Nie, nie grali. Jak się czujecie? Znakomicie. Dobrze, trenerze, jak oceniacie organizację całego turnieju? No, organizacja była bardzo dobra. Było 30 klubów i to wyselekcjonowanych z całej Polski. Wysoki poziom, super nagrody. Dlatego same pozytywne rzeczy mogę powiedzieć na temat organizacji, na temat organizatorów. Dziękujemy SMS-owi za to, że byliśmy tu zaproszeni. Za rok przyjeżdżacie bronić tu już w międzynarodowym turnieju? No jasne, że tak. No, jeśli jesteśmy zaproszeni, to na pewno będziemy. Kto wygrał turniej? Łódź SMS Cup 2013?